Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Sector 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście na osadzie. Już jestem po aktualizacji OBS-a, no i w sumie w głównej mierze OBS tutaj działał pierwsze skrzypce. No ale też trochę tam plików sobie usunąłem. Po prostu filmy sobie stare usunąłem sobie na dysku. No i jakoś to chodzi. Mam teraz 65 FPS-ów, 70, więc wszystko gra. Buczy. No więc tak. No i save'a musiałem zresetować oczywiście. Od razu jak wszedłem po resecie save'a, to widzicie, no wszystko działa. Wapno wróciło. Znaczy wapno wróciło. No ten pasek u góry z rolnictwa precyzyjnego wrócił, więc teraz można normalnie na legalu sobie to wapno sypać. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, wapno było zbugowane. Też się zbugowało na save'ie. Nie wiem jak, nie wiem skąd, ale się zbagowało i tyle. I tak było. No i teraz tak. Plan jest taki, to pole te pole zwapnować, przytależować je i potem do końca odcinka już kosić rzepak. Bo jest nowe pole rzepaku, więc. Tu by się przydał chyba jednak poprzeczniaczek. Tak nie żeby coś. Chyba trzeba będzie zrobić zaraz, jak przyjadę. Oczywiście te dwa pola są połączone, jakby ktoś pytał. Nawet widać w sumie. Jest miedza przeorana. Ogólnie to było przeorane, a potem była miedza skoszona, a potem była pszenica skoszona, no ale... Trudno. Tak wyszło. To jest odcinek na... Poniedziałek. Chyba. Tak, bo flet jest poniedziałki, we wtorek jest emki. Ale tego klika sobie przestawię i wrzucę sobie FSA 11. W wtorek bym musiał 11. No. W sumie mam 11 przygotowaną, tylko teraz wejść i nagrać muszę. Tutaj też zrobię poprzecznik, żeby nie wyjeżdżać na 11 albo po co. Bo tutaj GPS taki ogień. Tutaj przydałoby się dobadać te pole później. No ale nie ma czasu. Nie to tam dużej różnicy nie zrobię, a... 14.10 prawie. No i widać, w którą stronę było koszone, nie? Po skosie było koszone, bo tak mi pasowało. Do GPS-a. Też pod lekkim skosem wapnuje, jak widać. Nie jest idealny prosto, bo jest 178,5. O 1,5 stopnia jest przesunięte. Dobra, tu trzeba wyłączyć, trzeba zrobić poprzecznik, bo tu się nie da jeździć. Bo jest zbyt... Zestaw jest po prostu długi, to raz, a dwa, że krzaki są za drogą i... Tak to wygląda. Na pewno chcę mieć taką małą. Tak, bo tu do 6-0. Dobra. A bo tu piochy, dlatego chodzi. Już tu nie trzeba wapnować bardzo mocno. Ogólnie to wapnowane było sezon temu chyba przed drzwiami. No ale zwapnuję to, jak już jestem tutaj, to po całości. Przeciągnę to zaraz. I elegancko tego. Jeden przejazd jeszcze i będzie tutaj zwapnowany. To dłuższe, a potem tam dwa razy. No jakoś to pójdzie. Kurde, jakieś gówno tam kliknął. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja jadę tu po skosie, żeby tu trochę szybciej złapnąć.
No ale też żeby... Kurde no, dzisiaj jest tak elegancko, ale w nocy ma być jakiś potężna ulewa. Czy potężna ulewa? No nie wiem, czy potężna, no. Dzisiaj jest sobota i zostało do skoszenia 50 hektarów pszenicy. No więc to jest dobre, 2 dni koszenia. To jest 2 dni koszenia. Po 25 na dzień. Na spokojnie. Na 2 kombajny coś w ogóle. Tak to sobie wygląda. Jakby nie padało, no to prawdopodobnie żniwa by się skończyły w lipcu. Jeszcze lubinu tam jest chyba z 10 hektarów zasiane. Ale lubin to tam wieta. Lubin to inna sprawa. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No i 2 przejazdy i pole zwapnowane będzie. I będzie luks. Będzie luksusowo tu. No i potem doćwara do przyczepy prawdopodobnie, no bo John Deere nie będę już zapinał. Dlatego, że Paku to i tak pewnie tylko jedno pole skoszę. Tutaj 33, bo właśnie nie powiedziałem, bo zrobiłem sobie kredyt, wziąłem. Zwiększyłem, powiem, no, moc silnika w Lexenie. Teraz jest 460, a nie 420. Taka zmiana. No i kupiłem pole numer 33 z rzepakiem. O powierzchni 0,9 hektara, można powiedzieć. Chyba tą granicę się przeoram, to będzie. 3 ary do przodu. Ogień na tłoki. Robotka musi iść. No trochę jeszcze tych pól zostało do kupienia, no nie ukrywajmy się, nie, ale tutaj są już takie bardziej mniejsze pola do kupienia. No w sumie mniejsze. I tutaj te bydlaki jeszcze zostały do kupienia, no ale nie ma czasu, bo na pewno będę chciał cosplaya poużywać trochę na tych polach już, jak są powiększone. Bo myślę, że cosplay powinien działać już. Czy to tylko na tej łące ty zawsze kurs ma problem miał. A tutaj tak w tym mniej więcej chyba chodziło. Jej, dobra. Zwaptowane. A kolejny flet jest chyba na czwartek, z tego co widziałem, albo na piątek. O, drzewo! Ominąłem! Jakby ktoś mi nic nie powiedział. Moja soja, kur. Notatki kiepłe. Flet, 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 flet. Czwartek jest, a poniedziałek i czwartek jest ustawiony, okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. M-Click jest niby na 2 razy w tygodniu ustawiony. Ale to tam zobaczymy, jak to wyjdzie. Wysypiemy rzepak do magazynu. Tutaj jest pszenica na tej przyczepie.
Dobra, ty się tu wysypuj, a ja jadę kosić nowe pole. Albo w sumie jak mam GPS-a, to dokoszę sobie ten kawałek pola, bo tu mi dwa przejazdy zostały. No bo już na zbiornik nie zmieściłem po prostu i tyle. Dlatego z tego pola dało zbiornik, 9400 dało. No i tak to wygląda. No tak gdzieś na półtora przejazdu zostałem. Nawet nie. No w sumie to może zaliczyć jakieś dwa przejazdy. Tutaj za dużo nie było słyszone. A czemu tak wszystko pod skosem kosze, jakby ktoś pytał? No bo tak po prostu GPS mi pasował pod kąt drogi mniej więcej. Stwierdziłem, że to pole już ten, że to już będę... No to już skoszę, bo to już tyle razy było koszone na tym polu, że... Nie ma sensu. Nie, na Fred się teraz ładnie rozwinie po tej serii. Nie po tej serii, tylko po tym sezonie. Nie wierzę, że w ciu rzepaku mam. Będę miał, o, będę miał, bo jeszcze... No sobie mam. Mam jako zasiane, nie? Bo ja zasiałem te trzy pola. No i tutaj dokupiłem rzepak, no to wiadomo, nie? Trochę będzie tego rzepaku. Pszenicy też będzie. No, tu jest pszenica, tu jest pszenica, tu jest pszenica. No trzy pola pszenicy mam. Cztery, bo tu jeszcze go. No ale rzepak jest dokupiony, więc... Zobaczymy, jak to będzie lecieć. Trzeba kończyć tego fleta, bo nowe serie czekają. Jeszcze tyle map jest do grania. A ja chciałbym fleta skończyć przed 25. Tak jak chciałbym fleta przydusić. Trochę, dlatego jest dwa razy w tygodniu. W sumie M-Click też jest dwa razy w tygodniu, ale M-Clicka we wrześniu myślę, że skończę. Bo raczej w sierpniu mi się nie uda. Tylko, że do M-Clicka to tam też jest inaczej, no bo tam jest dużo hektary są, nie? Tam trzeba albo zmienić tryb odcinków na timelapsy. To też by nie było głupim pomysłem, tak sobie teraz myślę. Tam jeszcze parę pól jest do kupienia. Patrz, na równo to robię. Więc eleganckie pole tutaj jest. Ja lubię takie pola. Kocham takie pola, jak mi na GPS-a wychodzi. Równiutko. Równiutko albo lekkim zakładem, nie? Tam pół metra, to jest takie pole, to najlepsze. Bo jak zostaje pół metra, to nie jest fajne. Wtedy taki wąski przejazd trzeba jechać całym headerem. Nie wiadomo, co robić. A tak teraz zawrócę i ładnie to wszystko zaciągnę. To jest lepsza ziemia trochę. Z tej strony pola. Więc też trochę lepiej sypie. I też prąd widać, że zaraz na zielono wskoczył, nie? Trzeba też powoli myśleć coś nad drugim kombajnem, nie? W przyszłości, no bo na razie nie wiem, mówię, będę albo dłuższe odcinki zresztą robił, albo nie wiem. Teraz też trochę to da, że mam większy zbiornik, nie? Że większy zbiornik mam w kombajnie, bo tak miałem 6 ton, no to już bym praktycznie miał pełny zbiornik. A teraz jak mam te 9400, to teraz się fajnie już kosi. Tutaj poprzeczniaka nie muszę robić, bo droga jest mała, a ona w przyszłości będzie zaorana, a tu już na koniec serii, bo to będzie takie wielkie, wielkie pole. A to zobaczycie wszystko w swoim czasie. Mówię, tego fleta na pewno chciałbym w tym roku skończyć i to jest musowe.
Bo teraz na flecie to jest praktycznie taki okręt, że jak będzie zima, no to wiadomo, wszystko będzie sprzedane. A jak będzie sprzedane, to będzie ogień. No to będzie dużo kasy, a jak jest dużo kasy, no to wiadomo, można dużo pól kupić. No i maszyn trochę wymienić. Bo maszyn na razie nie, tylko pola trzeba dokupić i potem wiadomo, jak będą już pola za duże, no to trzeba będzie dokupić albo drugi zestaw do siania, albo jakiś większy siennik już. Szóstkę wyrąbać i wstawić jakieś 9-metrowe coś. Tylko, że siennika 9-metrowego nie ma ciekawego oprócz tego w sumie horsza. Bo co to jest, bo to są w ogóle, to nie ma w ogóle 9 siennika. Na pewno dużo szóstek jest do wyboru. No nie, bo tutaj po szóstce jest od razu 8 i od razu 12. To jest jakby sens, to jest jakieś. Prąd to 6 DC, no to teraz go posiadam. No i potem jest kondor. Czyli ja będę musiał jakieś siennik sobie pobrać, będzie naprawdę. Że coś znajdę. No tak sobie ten horsz. No chyba tylko ten horsz jest taki najbardziej, nie? Ten prąd to 9 DC. Najbliżej chyba w sumie. Bo nic potem już nie ma ciekawego. Ogólnie jest chyba nawet mało siewników 9-metrowych ciekawych. Mówię, ten horsz to ze skrapami, kurde, od już te FSA 12. Dobra, jadę na 8 tonach. Kurde, no nie wrócę, no nie wrócę raczej. A raczej na pewno nie wrócę, ale... Ale ile się uda przejechać, tyle pojadę, kurde. No bo to ja wiem o tym, że ja nie wrócę. A dziś kosimy jak najwięcej. Tego rzepaku. Bo jest 17 minut. Właśnie, ja mogę to skosić, mogę kurs play ustawić na 6-7 i on sobie tam będzie kosił. I to jest myśl, tak trzeba zrobić. Tam trzeba kurs play ustawić. Trzeba kurs play ustawić na 12, na tego, na 6-7, czyli tutaj. Niech on sobie tutaj kosi, a ja będę już w tym czasie. A ja już w tym czasie będę talerzował po wapnie. Jak starczy czas jeszcze po odcinku? Na odcinku? To jeszcze zawsze tutaj, piątkę i czwórkę. Jak widziałem, to raczej się nie uda, ale... A wtedy po odcinku nie będę miał tyle roboty. Na pewno będę musiał sobie ogarnąć obornik. Zobaczyć, jak to wygląda sprawa z obornikiem. Gdyby, ogólnie ja bym zabrał to na zbiornik, gdyby nie kosił tych dwóch przejazdów, co tam miałem te 600, tam 700 kilo, nawet nie wiem ile tam było. Nie przypatrzyłem się. No i tak bym to pewnie zabrał. A tak teraz muszę specjalnie jechać tutaj ciągnikiem. A ja chciałem tutaj wejść do CP i tutaj ustawić, może był samoczynny rozładunek, bo tutaj na tej serii nie ustawiałem tego. Aktywnie. Teraz mnie całe dwa zbiorniki i przyczepę pełną. Dobrze, tutaj mogę potem powiedzieć, nie? To jest duży, duży plus. Sześciu? Elegancko. Dobra, daj mi to. Dobra, zakręt. A jeszcze to tam parę groszy więcej będzie. Ile to tak jest? 360 ton TMR mam ukręcone. Czegoś tu brakuje. Kiszon! A ja nie mam kiszonki. Teraz na wiosnę będę musiał zasiąść sobie góry na kiszonkę.
Tylko nie wiem, czy dużo, czy nie. W sumie jest problem z sianem, bo ja nie mam siana wcale. A właśnie, ja muszę łąki kupić na pewno na wiosnę. Przecież tu leżą trzy belki jeszcze. Z sianem jeszcze by było, nie? Ale mam 360 ton. Dobra, już się wysypał perfekcją. Dobra. Ciach. Dlaczego to? Cztery, cztery aro, no to się nie uda. Do 1300 chciałbym to zrobić. A tu jak to idzie? No to lepiej to idzie. No i dobra, i tak to idzie. No i to na... jest. Tak jak mówiłem, będę kombajn tutaj puścić na GPS-ie. Nie na GPS-ie, tylko na Crossplayu, niech sobie kosi. Zaraz przyczepa tam będzie postawiona i będzie git. Niech sobie kosi powolutku. Dobra, lewa wolna, prawa też. Brak kursu. Damy dwa kółka. I odwrót. A tak to będziesz kosić. No dobra. Mnie to tam już nie interesuje, jak ty to będziesz kosić. 30 minut będzie kosić, 22 minuty. Tylko, że kurs pojechał, co robi. No. Ale to się da chyba ustawić w kursu. No ale to tam już nie będę tego ustawał. Bo nie potrzebuję tego. Na 9600 jest. Jadę to wysypać tam. Żeby on miejsce miał wtedy, jak już ten, jak przyjadę, to żeby on już miał miejsce. Muszę zobaczyć na statystyki na pewno. Obory. Ile tam mam tej gnojowicy i tego wszystkiego. Bo teraz, gdy nie mam tego moda, no to ani gnojowica, ani obornika nie mam. Obornika mam 16 ton. Nie, 48. 48, muszę stać. Dobra, bo to 48 ton, no to już. Czy tam kawałek bym sobie nagryzł, nie? A beczka jest pełna ogólnie. A gnojowice 20 000. No to coś tam lubię rozlać, nie? Znaczy to troszkę mniej nawozu pójdzie. Kurde, tą ładowarkę gdzieś będę musiał przestawić, bo ona tak stoi perfidnie tu. Tutaj w sumie go postawię i niech stoi. Kombajny, ciągniki mają ciągniki samochodu mają przejeżdżać, więc... Dobra, on sobie tutaj kosi, najwyżej w sub zaryje. Ja idę popależować chwilę. Zrzucimy mu na C. No to takim pewnie nie będę jechał. Coś takiego. Na te cztery i niech sobie je leci. On sobie da radę. Już zablokowany przez obiekt.
A, opa, zapomniałem o tym supie. Zapomniałem o tym supie, że on tu może się zablokować od niego. Bardziej liczyłem na tamten sup niż na ten, ale... Ale okej, on sobie da radę. Ja zapomniałem w ogóle o tym supie, że tam na dole jest. No i dobra, do góry. Tutaj sobie wadę. I będzie luks torpeda. Żeby te 0-3 zdążyli mi zrobić, no bo kurde będzie wstyd jak lipa. Wstyd jak lipa. Bez sensu to było. O, zdążę. Dawaj, 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 sprzedawaj to. Tak i tak. No i dusimy znowu na granicę puli. 27 minut. A to. On tam będzie kosił ile? 18 minut. Więc może jeszcze jedno zdążę pole zostawić, ale zobaczę. Ale też nie chciałem tak mocno ładować też liwa, tak? No bo w sumie na jeszcze trochę dużo pokosiłem, nie? A to by był praktycznie kolejny odcinek skoszenia. Więc tam chciałem tylko te nowe pole skosić rzepaku i tyle. To coś tak nie bardzo idzie mu to koszenie. No tak. Nie idzie mu to korzenie, bo jest zablokowany. Nie 11 punkt, tylko tutaj masz jechać. To 40 punkt, no, tam możesz skoczyć. Ja go w sumie nie przewidziałem, że to może być ten punkt przejazdowy. No, po prostu zapomniałem. Chcesz obiad? Nie. Jesteś obiadą? A co jest? Jajka usmażę. Nie. Nie chcesz? Nie. Dziwne. Udarłeś? No. No i gdzie on się znowu zaufał? A ten słuch. Nie, to
Rồi tắt tên. No i tak kosa wyjdzie z talerza. Nie wiem, co pole stależy jego się pamięć. No tyle mam czas. No i nie, tu trzeba poprzeć na krok, się rozwali. Wszystko było to wtedy. Ja cały się tam znowu zablokuję.
A, bo tu się był usypać, dlatego. Nie, dobra, ogarnę się. To najważniejsze. Wiesz to. No i tak to sobie leci, nie zapalę, że mam. Po przecięku dwa razy chyba tak. Jeszcze jedno kółko i będzie poprzez nim zrobione. On się ciągle blokuje o coś. Blokuje się, bo wykręcić nie może.
Tak, tak, tak. Zakończyć powoli. Jest pięknie. Aha, zdarzyłem. Nie, dwa przejazdy w środku, ja? I tu będzie koniec. Jeden przejazd tu i dwa tam. I żaden też praktycznie będzie skoszony. Zostanie wielki dziur. Tak.
jest skażony, on tam ma... Zara chyba trafi w sup. Coś tak czuję. Po tym nawrocie. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa. I tatuję.